Ahoj! Witam wszystkich na moim skromnym kanale Okruchy Filozofii Teologii, czyli co? Leczo w trawie piszczy? I zapraszam na pierwszy odcinek cyklu Jaskółki z Biblistyki Półki, którym przedstawię społeczny aspekt przymierza. Przy wnikliwej lekturze Starego Testamentu można dostrzec, że głównym nerwem i podstawą przymierza zawartego na Górze Synaj była troska ubogich i potrzebujących. Jest to mały, zna, mało znany aspekt czy wymiar teologii Starego Testamentu. Przedstawię kilkanaście tekstów, które ilustrują ów wątek teologii Starego Przymierza. Po pierwsze. Izraelitów obowiązywała dziesięcina dla Lewitów, Sierot i Wdów. Lewici byli pokoleniem specjalnie poświęconym Bogu, z tego pokolenia wywodzili się kapłani oraz inni posługujący w świątyni W Jerozolimie. A zatem można sądzić, iż szczególnie bliscy Bogu są również ubodzy. Oto cytat z księgi powtórzonego prawa. Pod koniec trzech lat. Odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego dnia i zostawisz w swych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z tobą, obcy, sierota i wdowa, którzy są w twoich murach. Będą jedli i nasycam się, aby ci błogosławił Pan Bóg Twój w każdej pracy twej ręki, której się podejmiesz. Można, y, jakiś krótki komentarz, czemu. Wdowy zaliczały się do tej, do tej grupy najbardziej potrzebujących. Otóż w starożytnym Izraelu było tak, że kobieta, która wyszła za mąż, mieszkała w domu swego męża z jego rodziną, gdy została właśnie wdową, a nie daj Boże nie miała syna, to była na łaskawym garnuszku owej rodziny, no poniekąd jej, jej obcej. Po drugie, prawo własności było traktowane absolutnie. To Bóg był właścicielem ziemi obiecanej, którą dał niejako Izraelitom w dzierżawę. O tym mówi księdza, Księga Sędziów, jak starożytni Żydzi Józłego pod wodzą właśnie Jozułego zdobyłam ziemię obiecaną i zgodnie z Bożym rozporządzeniem ją zasiedlają. Każde pokolenie, 12 pokoleni Izraela otrzymało swoje, swoje dziedzictwo i każdy musiał zdawać Bogu niejako relację, z użytkowania owej zierzawy. W księdze wyjścia czytamy: Przejście sześć lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, a siódmego pozwoli, pozwoli się jej leżeć odłogiem i nie dokona zbioru, a mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpi z Twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. A jeśli miałem winnicę czy pole, no to plony tylko sześciu lat należały do mnie. A siódmy rok, rok szabatowy, no sabat co, co siódmy dzień, wypadał, należały do ubogich, którzy mogli jeść no, dosyta z mojego pola. Ja nie, mia, nie miałem, jak powiedzieć, prawa z tego pola zbierać plonów. O trzecie, każdego roku pokłosie było przeznaczone dla biednych. W księdze powtórzonego prawa czytamy, co następuje. Jeśli będziesz żołł we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego sieroty i wdowy, aby Ci błogosławił Pan Bóg Twój we wszystkim, co czynić będą Twoje ręce. Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi, niech zostanie coś dla obcego sieroty i wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron, niech zostaną dla obcego sieroty i wdowy. Pamiętaj, że jeśli ty był niewolnikiem w ziemi egipskiej, dlatego ja nakazuję ci zachować to prawo. Zatem jeśli ja miałem oliwki, gajolivny, gajo wiadomo, że wszystkie owoce naraz nie dojrzewają, szedłem po swój zbiór, trzęsłem, co spadło było moje, niedojrzałe owoce zostały i drugi raz no, nie miałem prawa ich zbierać. To były dla osób ubogich i potrzebujących. Po czwarte, można było jeść dosyta na polu bliźniego. Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, możesz jeść z winogron, winogron dosyta, ile zechcesz, lecz do swego koszyka nie weźmiesz. Uciekaj z mego pola i tak dalej. No, tak nie można było zrobić. Po piąte, ubogi trzeba było zapraszać na święta. Tak czytamy w odpowiednim miejscu. Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zaczniesz rządzić zboże, rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni, i będziesz obchodził święto tygodni ku czci pana. Będziesz się cieszył w obliczu pana boga twego w miejscu, które sobie obierze pan Bóg Twój na mieszkanie dla imienia swego. Ty, syn twój i córka, sługa twój niewolnica, a także Lewita, który jest w twoich murach, obcy sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie. Przypomnij sobie, żeś był niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw. No To jest taka no, rewelacyjna, chyba jak na starożytność. Teza, że również no, niewolnik, sługa, ma się tak samo cieszyć, radować święta, jak jego Pan. No i trzeba było również zapraszać tych ubogich, by święto dla nich również było świętem, a nie jakimś przykrym, przykrym dniem. Co siedem lat należy darować długi. No to jest niełatwy przepis. Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu. Nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci pana. Od obcego może się domagać zwrotu, lecz co ci, ci się należy od brata, daruje twa ręka. I? Jest taka oto przestroga w innym miejscu księgi powtórzonego prawa, związana z tym oto przepisem. Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, nie okażesz twardego serca wobec niego, ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. Strzeź się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl. Blisko jest siódmy rok, rok darowania. By złym okiem nie patrzył na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem. Więc jeśli ktoś mnie prosi o pożyczkę, a ja patrzę, że za rok jest ten siódmy rok, no nie pożyczę. To jest niegodziwa myśl i grzeszna. Następnie, niewolnik za długi ma odzyskać wolność. Więc rodzina nie mogła na stałe utracić krewnego. No Niewolnictwo było powszechne w starożytności. Oto jak czytamy w Księdze Wyjścia. Jeśli kupisz niewolnika, hebrajczyka, będzie ci służył sześć lat w siódmym roku, czyli w tym roku szabatowym, zwolnisz go bez wykupu. Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam. A jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. No to są przepisy, by się wydaje, czy tezy, no zaskakujące opcja na rzecz ubogi w Starym Testamencie jest po prostu no, bardzo mocna. Co więcej, były przepisy, które na, stały na straży tego, by rodzina nie mogła na stałe stracić swojej własności. Teologia własności była taka, no, pamiętajmy, że jesteśmy tu w kulturze rolniczej, więc własność polegała na posiadaniu ziemi, że to Bóg wydzierżawia ziemię poszczególnym plemionom, a w ramach tych plemion czy rodzin poszczególnym rodom. No i teraz obchodzono tak zwany rok jubileuszowy, czyli co 7 razy 7, czyli taki jakby rok supersabatowy, w którym obowiązywały te przepisy związane z rokiem szabatowym, jak darowania drugów czy wolności, ale również inne. Oto jak czytamy w księdze kapłańskiej. Policzyj sobie 7 lat sabatowych, to jest 7 razy po 7 lat. Także, że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. Będzie święcić 50. rok. Będzie to dla Was jubileusz. Każdy z Was powróci do swojej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok 50. będzie dla z rokiem jubileusowym. W tym roku jubileusowym każdy powróci do swojej własności. Kiedy więc będzie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu, ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziesz wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga Twego, bo ja jestem Pan Bóg Wasz. Czyli jeżeli ja sprzedałem, znaczy nie mogę sprzedać na stałe swego pola, sprzedawałem jakby plony. Jeżeli ja sprzedałem sąsiadowi swoją ziemię, to on, czy jego spadkobierca, w roku jubileuszowym powinny mnie, czy memu spadkobiercu, oddać tą ziemię. Czyli sprzedawało się plony z tej ziemi, no niejako niejako, że. Dzierżawić można tylko było swoją własność. Jak stało to na straży, ten przepis, by nikt nie popadł w skrajną nędzę. Poprzednie zresztą, zresztą też. Przestrzeganie tych przepisów sprawiało, że nikt nie byłby głodny ani jakoś skrajnie biedny. Księga Kronik, jako powód niewoli babilońskiej, podanie właśnie, podaje właśnie łamanie przepisów roku jubileuszowego. I innych. Ocaląc pod miecza resztę królu prowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Istniał zakaz. Bogacenia się na biedzie innych. Ebrajczyk nie mógł zostać niewolnikiem do końca życia. Jego dzieci. Był kimś, kto niejako swoją pracę wypożycza. Mógł być niewolnikiem tylko do roku sabatowego i jubileuszowego. Nie wolno było wykorzystywać czyjejś biedy, aby go zniewolić, jego, jego rodzinę. Trzeba by mu też dbać o godziwą zapłatę pracownikom. Oto jak czytamy w księdze kapłańskiej. Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z Tobą, przynajmniej jako przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozory żyć bracu z sobą. Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę. Ja jestem Pan Bóg Basz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej aby dać wam ziemię Kanaan i aby być waszym Bogiem. Jeżeli brat swobodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. Będzie się z nim obchodził jak zdajemnikiem, albo jak z osadnikiem. Będzie służył tobie tylko do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od siebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swej rodziny, do posiadłości swoich przodków. Bo oni są niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Nie powinni więc być sprzedawani jako niewolnicy. No to są no, jak na starożytność, no, rewelacyjne zasady. Dalej? Chcę tu przedstawić kilka, jakichś więcej oczywiście, różne takie przepisy, niektóre dla nas dziwne, bo związane właśnie z taką, z taką no, kulturą, tą rolnicą, ale jakoś wywodzące się z zasad, które przedstawiłem. No chodzi o to, aby nie być, nie być krzyw, krzywdzicielem. Żebyśmy powiedzieli dzisiaj humanitarne przypisy dotyczące ty zastawu, czyli pożyczki pod zastaw. No, na przykład, jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata, jedyne okrycie jego po ciała podczas snu. I jeśli by on się żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. No, ktoś był biedny, miał płaszcz, noce tam są dość chłodne, więc. Gdyby ten płaszcz oddał w zastaw, bo nic innego nie miał, no to ja ten zastaw mógłbym mieć tylko przez dzień. Na noc musiałem go zwracać. Dalej. Nie będziesz łamał prawa obca krajowca i sieroty, ani weźmiesz w zastaw odzież od wdowy. Nie wolno brać w zastaw kamienia muńskiego, górnego ani dolnego, gdyż tym samym brałby się w zastaw samo życie. Jeśli w od twemu udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem, nie wejdziesz do jego domu, aby zabrać cośkolwiek w zastaw. Na dworze będzie stał, a człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz. Jeżeli ktoś popadł w jakąś biedę, ja mu dzielę pożyczki pod zastaw, no to sam nie mogłem tego zastawu wybrać. On co chciał, pod ten, pod ten zastaw mi, mi dawał, ja byłem zobowiązany to przyjąć. Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo on mu nagrodzi. I jest w Piśmie Świętym Starego Testamentu wiele takich tekstów, które chwalą bardzo jałmużnę. Na przykład woda gasi płynący ogień i gładzi grzech. to samemu Bogu pożycza ten, kto pożycza biednemu. Trzeba było szczególnie dbać o sprawiedliwe się odnoszenie do biednych. No, w księdze po jego prawa kapłańskie no, no tak czytamy. Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego. Czy to będzie Twój brat, czy obcy, o ile jest w Twoim kraju i w Twoich murach. Tegoż dnia oddasz mu zapłatę. Nie pozwoli zaś nad nią słońcu, gdyż on jest biedny i całym sercem jej pragnie. By nie wzywał Pana przeciw Tobie, a to by Cię obciążyło grzechem. Jednakowo będzie sądzić i przybyszów, i tubylców bo ja jestem Pan, Bóg wasz. W klasycznych katechizmach wstrzymanie. Zapłaty pracownikowi jest grzechem wołającym o pomstę do nieba, jednym z najcięższych grzechów. Biedni mogli składać mniejsze ofiary. Jeżeli ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, które popełnił, przyniesie dwie syno-garolice, albo dwa młode gołębie dla pana. Jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopanną. Stąd wiemy, że święta rodzina była u Boga, gdyż czytamy, że w ofierze złożył, złożyła właśnie dwa gołęby. Hiob, który popadł w ciężkie tarapaty, stracił majątek, ciężko zachorował, nie mógł tego zrozumieć. Dlaczego Bóg na niego zesłał takie ciężkie doświadczenie, gdyż przestrzegał przymierza. Ale Chiob zdawał sobie sprawę, gdzie z główną do przymierza, mianowicie troska o bogiś. Gdy Dyska się przed Bogiem, nie mówi, że składał ofiary w świątyni jakieś bardzo no, okazałe, ale że dbał o bogiś. Oto jak czytamy w księdze Chyoba. Jak mnie takiego wewnętrznie uczynił, jego czy bogiego. on sam na zwłonie utworzył. Czy odmawiałem prośby nędzarzy i pozwoliłem zagasnąć oczom wdowy? Czy ślep swój sam spożywałem? Czy go ze mną sierota? Od dziecka jak ojciec go byś obywałem i prowadziłem od łona matki. Czy na biedaka na jego patrzyłem, kiedy nędzarzom zabrakło dzienia, Czy jego biodra nie, mi nie dziękowały, że grzała je wełna mych jagniąt? Czy sierocie groziłem ręką, widząc obrońcę w sądzie? No to jest bardzo znamienny tekst, tak? że. Powtórzę, no, Job się skarży przed Bogiem, że tak przez czego przymierza. Rozumiał, na czym polega. Troszczył się o bogich i takie doświadczenia. Oczywiście jest to no, wielka księga, zagadka, Bóg, zło jest, czy temat jest, no, jeden z podstawowych dla teologii. Jeszcze chciałem tutaj z księgi poprzedniego prawa przytoczyć jeden fragment. będzie zważał na sabat, by go święcić, jak ci nakazał Pan Bóg Twój. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani żadne Twoje zwierzę, ani obcy, który przybywa w Tych murach, aby wypoczywał, wypoczywał Twój niewolnik i Twoja niewolnica tak jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. I wyprowadził stamtąd Pan Bóg twój ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan Bóg twój strzed dnia szabatu. Tuż praca nakłada różne, różne zależności między ludźmi. No, kiedyś był niewolnictwo, ale w szabat. Ja nie miałem niewolnika. Nie mogłem mu kazać, żeby coś zrobił, gdyż miał wypocząć tak jak ja. A niewolnik nie miał Pana. Jakby ludzie stawali się wtedy równi przed Bogiem. No to jest istota święta, dzisiaj chyba troszeczkę zapomniana. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w Starożytności, czy do dziś, była taka zasada, że w święto mój niewolnik ma wypoczywać tak jak ja. Nawet moje zwierzęta, no jak, tu, jak tu przed chwilą czytam. Dobrym podsumowaniem yy, tych rozważań jest tekst księgi Powtórzonego Prawa. Jedno zdanie ale u Ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławił Ci w ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Ci w posiadanie. No, widać, że te przepisy stały na straży, że w narodzie wybranym, którego bogiem jest właśnie Bóg Synaju, nie, nie mogło być jakiejś skrajnej nędzy, biedy, jakiejś bezdomności i tym podobne. Do tym się pamięta, to bardziej jasne stają się niektóre wypowiedzi Nowego Testamentu. Na przykład w Ewangelii Łukasza czytamy. On podniósł oczy, On czyli Jezus, na swoich uczniów i mówił, błogosweni jesteście wy ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Natomiast biada wam bogaczą, bo odebraliście już pociechę waszą. Więc jak ktoś był, że tak powiem, nadmiernie bogaty, jeśli to dobre słowo, no to znaczy, że nie przestrzegał wypraw. praw. Jeżeli ktoś miał wielkie jakieś posiadłości ziemskie, a ktoś w ogóle nie miał, to znaczy, że ten bogaty nie przestrzegał zasad roku jubileuszowego i tak dalej. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. No, przypomnę ten tekst z Księgi Prawa Powtórzonego, gdy, gdzie się mówi, że jest niegodziwą myślą, nie? że nie pożyczę, bo, bo będę może ten dług musiał darować. No jeszcze jeden tekst. A wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję bogim, A jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Otóż Zacheusz, nawróciwszy się, zorientował się, że nie przestrzegał. Owej głównej nuty starego przymierza. Nie dba o, 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 o ubogich, i chce to nadrobić, i obiecuje, że swego pół majątku odda ubogim. Zestawiam tylko kilkanaście tekstów, które mówią o no, niespotykanej w starożytności trosce o ubogich, o pewnym ideale solidarności społecznej. Teksty tego typu można by mnożyć. Jeśli naprawdę w Biblii jest dużo, jest zastanawiającym faktem, że są jakoś mało znane. Jeśli mówi się o Starym Testamencie, o Starym Przymierzu, no to mówi się o ofiarach ze zwierząt, o różnych yy, dla nas no, nieco dziwnych przepisach pokarmowych, natomiast o tym się nie pamięta. To był główny nurt Starego Przymierza. Troskę o bogich, o wdowy, sieroty i obcych, czyli przybyszów o uchodźców. No te, te zasady no nie są wprost do, do zastosowania współcześnie, gdyż no, żyjemy w świecie uprzemysłowionym, w innej kulturze. Tam jak mówiłem, jeśli chodzi o gospodarkę, to była kultura rolnicza, ale duch tych zasad, troska o bogich, no, można oczywiście w całej, w całej pewnie jakoś starać się stosować i urzeczywistać współcześnie. Mówi się niekiedy, że Bóg Starego Testamentu jest nieco inny niż Bóg Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie jest miłosierny, nakazuje troskę ubogich i tak dalej. No nie jest to prawdą, jak widzieliśmy przed chwilą. Pan Jezus, nauczając o miłosierdziu, o trosce ubogich, podejmuje wątki, które są zawarte w Starym Testamencie, a które być może były nieco zapomniane czy niedostrzegane przez jego współczesnych. I przez naszych współczesnych również. To tyle na temat społecznego aspektu Przymierza Starego Testamentu. Dziękując za dotychczasowe subskrypcje i kciuki w górę, zapraszam do obejrzenia innych filmików na moim kanale. Do zobaczenia. Ahoj.